Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Na poprzednich lekcjach się zajmowaliśmy pojęciami prędkości średniej, prędkości chwilowej, a także szybkości średniej i szybkości chwilowej. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam zaproponować, także rozwiązać z Wami kilka zadań, tak żeby sobie poćwiczyć te pojęcia, żeby one nam się nie mieszały. No okej, zadanie pierwsze. Mamy tutaj taki przykład o pływaku. Podczas treningu na basenie o długości L równa się 50 metrów, zawodnik przepłynął 100 metrów w czasie T równa się 50 sekund. Oblicz średnią szybkość pływaka w tym ruchu, wartość średniej prędkości pływaka w tym ruchu. Czyli sprawdzimy tutaj jeszcze raz różnicę pomiędzy średnią szybkością a wartością średniej prędkości, którą pokazywaliśmy na przykład w poprzednim filmiku dotyczącym ruchu po okręgu. Ok, obliczymy sobie najpierw podpunkt A. Obliczmy średnią szybkość pływaka w tym ruchu. Przypominamy sobie, co to była średnia szybkość. V średnie, pamiętamy, to była całkowita droga przez całkowity czas. Jaka tu jest całkowita droga? Mamy 50 metrów, ale zawodnik płynie 50 metrów w jedną i 50 metrów w drugą. Zatem razem przepłynął 100 metrów. W jakim czasie? 50 sekund. A zatem otrzymujemy wynik. O, tu trzeba skrócić 0, 100 przez 50, ciężka matematyka, dobra. Udało mi się już utrzymać wynik. 2 metry na sekundę. Z taką średnią szybkością płynął zawodnik. I podpunkt B. Liczmy wartość średniej prędkości pływaka w tym ruchu. I tutaj bardzo ważna rzecz. Pamiętamy, że wartość średniej prędkości to była wartość całkowitego przemieszczenia, czyli wektor przemieszczenia, wartość wektora przemieszczenia przez długość czasu, jaki trwa to przemieszczenie. I bardzo ważna rzecz, pierwsza rzecz, którą musimy sobie zdefiniować, jakie jest całkowite przemieszczenie. Mamy pływaka, który startuje z punktu A jakiegoś, tutaj jest ten jego start, skacze do wody, płynie do punktu B, 50 metrów, to jest 50 metrów ta odległość. Facet płynie w jedną stronę, skacze, płynie, męczy się, odbija się z drugiej strony i wraca. I teraz pytanie, jaki jest jego wektor przemieszczenia? Tu mamy początek, ten pierwszy wektor wodzący i tutaj mamy także ten zaczepiony koniec tego końcowego wektora wodzącego. Zatem całkowite przemieszczenie tak naprawdę jest równe, no niestety, 0. 0 metrów, dlatego że pływak wrócił w ten sam punkt, z którego zaczynał. 0 metrów w czasie 50 sekund, no, ale niestety mamy 0, więc daje nam to tak czy siak 0 metrów na sekundę. Wartość średniej prędkości. No dobra. I tutaj na przykładzie tego zadania możemy zauważyć jeszcze raz, po raz kolejny, różnicę pomiędzy szybkością średnią a wartością prędkości średniej. Okazuje się, że szybkość średnia jest praktycznie zawsze większa w porównaniu do prędkości średniej, do wartości prędkości średniej, która no, w tym przypadku akurat jest trochę krzywdząca dla pływaka, dlatego że no, facet się zamęczył praktycznie na śmierć. Prawdopodobnie gdzieś to była olimpiada, dlatego że uzyskał świetny czas 50 sekund. No, a niestety fizyka mówi, że no właściwie sorry, ale wartość prędkości średniej no, wynosi 0, nie? Także tak jakbyś w ogóle nie płynął. No dobra. Zadanie drugie. To zadanie jest troszeczkę już bardziej skomplikowane. Achilles biegnie z prędkością, z szybkością 15 km na godzinę, a żółw porusza się z szybkością 1 metra na minutę. Po jakim czasie Achilles dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200 metrów za nim? Jaką drogę przebędzie w tym czasie żółw? Najlepiej, jeżeli teraz sobie klikniecie stop i weźmiecie chwilę na zastanowienie, albo rozwiążecie to zadanie, a potem rozwiążemy je razem. Chwila na stop. Ok. Zaczynamy rozwiązywanie tego zadania.
Jak to będzie wyglądać? Czego szukamy? Po jakim czasie Achilles dogoni żółwia? Co zatem będzie takie samo w tym momencie, w którym Achilles i żółw znajdą się w tym samym punkcie? Czas ich ruchu będzie taki sam, to jest pewne, ale także droga ich ruchu, czyli całkowita droga jakby przebyta od początku układów współrzędnych, będzie taka sama. Narysujmy sobie w sposób graficzny tę sytuację może. No załóżmy, że biegną wzdłuż osi X. Mamy żółwia, rzet, który zaczyna 200 metrów przed Achillesem. I mamy tutaj Achillesa, który zaczyna w punkcie 0. Dobra, na fioletowo zaznaczymy końcową sytuację. Ileś tam metrów od startu, od miejsca, w którym startował Achilles, jest Achilles i jest żółw. No okej. Okay. To jest droga przebyta przez żółwia. O, może innym kolorkiem. To jest droga przebyta przez Achillesa. A zatem całkowita tutaj ta odległość od punktu 0, od punktu, w którym startował Achilles, jest taka sama. Ok. I teraz jak możemy rozpisać tą odległość na dwa sposoby? Możemy ją rozpisać w ten sposób. Zacznijmy może od zdefiniowania, co to jest SA i co to jest SZ. SA, czyli droga pokonana przez Achillesa, to jest nic innego jak V Achillesa razy czas, oznaczę T, nie będę wprowadzał TA i TZ, dlatego że czas był taki sam dla nich, dla obu poruszających się obiektów, zarówno dla Achillesa, jak i dla żółwia. Natomiast S żółwia, czyli SZ, to jest analogicznie V żółwia razy czas. Dobra. Teraz w jakie dwa różne sposoby, żeby napisać równanie, możemy sobie zdefiniować tą odległość od punktu 0 do punktu, w którym spotkają się Achilles i żółw. Z jednej strony to jest droga przebyta przez Achillesa, czyli to jest SA, tak jak sobie tutaj zaznaczyliśmy. Czyli to będzie SA, czyli VA razy T. A z drugiej strony, czemu to się równa? Widzimy, że jest to nic innego jak droga przebyta przez żółwia plus te 200 metrów, których brakowało na początku Achillesowi. Czyli to będzie V żółwia razy T plus 200 metrów. Dobra. I co musimy z tego wyznaczyć? Musimy z tego wyznaczyć T, czyli po jakim czasie Achilles dogoni żółwia. A zatem to jest nasza niewiadoma, nasza poszukiwana. No i w prosty sposób możemy rozwiązać to równanie. Przerzucamy na jedną stronę VA razy T i VZ razy T. Mamy T w nawiasie VA minus VZ. Oj, przepraszam. To się równa 200 metrów. Możemy od razu podstawić teraz tutaj VA i VZ. VA to było 15 km na godzinę, natomiast VZ to jest 1 metr na godzinę. Dobra, rozpiszemy to, może przekonwertujemy jednostki na metry na godzinę. Co wy na to? Zatem VA 15 km na godzinę to jest nic innego jak 15 tysięcy metrów na godzinę. Natomiast V żółwia to jest 1 metr na minutę, a zatem 60 metrów na godzinę. Okej. Okay. A zatem T to będzie się równało 200 metrów przez, ale troszeczkę nam zabraknie miejsca, przez, dobra, 15 tysięcy metrów na godzinę minus 60 metrów na godzinę. A to się równa
200 metrów przez 14 940 metrów na godzinę. No to się będzie równało, zaraz klikam w kalkulator i podam ten wynik. To się będzie równało w przybliżeniu 0,01 godziny. Piszemy H. Ok, tutaj napiszę, brakuje nam miejsca. T to się równa w przybliżeniu, czyli zrobimy falkę 0,01 godziny. Godzina to jest 60 minut, 1 dziesiąta to jest 6 minut, a zatem to jest 0,6 minuty. Tak w przybliżeniu. A zatem to jest 36 sekund. A zatem jeżeli Achilles się porusza z szybkością 15 km na godzinę, żółw się porusza z szybkością 1 metra na minutę, no i żółw zaczyna 200 metrów przed Achillesem, to spotkają się po 36 sekundach. Ok, taką dostajemy odpowiedź. I teraz druga część tego zadania. Jaką drogę przebędzie w tym czasie żółw? Jak to policzyć, moi drodzy? Pamiętamy, że droga to było nic innego jak V razy T, czyli szybkość razy czas. A zatem droga żółwia, czyli droga, którą przebędzie w tym czasie żółw, to jest nic innego jak V żółwia razy ten czas. A zatem to jest 60 metrów na godzinę razy 36 sekund. 36 sekund, pamiętamy, przed chwilą to była 1/100 godzina, a zatem to jest 60 metrów na godzinę razy 1/100 godziny. No i dostajemy 60 przez 10 to by było 6, 60 przez 100 to jest 0,6 metra. No a zatem widzimy, że dużej odległości w tym czasie żółw nie przejdzie, bo przejdzie 0,6 metra. Ok, to tyle na chwilę obecną. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.